Większość sprzętu, 76 z 90 sztuk, zasili tej jesieni 13 jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa zachodniopomorskiego. Nowy sprzęt otrzyma m.in. Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Szpital w Gryficach oraz Szpital Regionalny w Kołobrzegu. Kołobrzeska placówka otrzyma 4 translatory. W sumie Urząd Marszałkowski nabędzie 90 sztuk tego nowoczesnego sprzętu. Translatory są szybkie i intuicyjne w użyciu. Przetłumaczony tekst wymawiany jest na głos w rodzimym języku. Ponadto posiada funkcję TranslaCall, która daje możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych oraz fototranslator umożliwiającą wykonanie tłumaczenia na podstawie zdjęcia. Każdej wizycie w szpitalu towarzyszy stres. Niepokój jest jeszcze większy, kiedy dochodzi bariera językowa. Translatory pozwolą uniknąć nerwowej atmosfery. Personel medyczny, jak i pacjent posługujący się innym językiem niż polski, będą mieli pewność, że przekazywane między sobą informacje są precyzyjne. Część translatorów pozostanie w Urzędzie Marszałkowskim. Służyć będą w komórkach, gdzie kontakt z osobami obcojęzycznymi jest stosunkowo najczęstszy. Koszt zakupu sprzętu wyniesie ponad 112 tysięcy złotych.